przyszłym miesiącu otworzy się miejsce dla potrzebujących i samotnych w Katowicach. Dziś ogłoszono jego nazwę. Centrum dla osób samotnych, czyli Ministerstwo Samotności, to pomysł pochodzący z Anglii i Japonii. W Polsce to pierwsze tego typu miejsce. Karolina Komada. Ostatnie przygotowania i sprzątanie. Fundacja Wolne Miejsce już w przyszłym miesiącu rusza z Ministerstwem Samotności. Miejscem, na które czeka wiele osób. No jestem zadowolona, że można... Ja tu przyjechałam 600 z Chorzowa 32, no to mam blisko. Posiedzieć, porozmawiać z seniorami, z Mikołajem. Także. Jeżeli to się dobrze rozpropaguje, a szczególnie tak zwaną pocztą pantoflową, to ma rację bytu. Poza tym to jest centralny punkt Katowic. Są przystanki autobusowe, niedaleko od tramwaju. Trochę kłopotu z tymi zmotoryzowanymi, bo parkingi są, a jakby ich nie było. Ale sądzę, że to jest bardzo dobra inicjatywa i że to uda się. Inicjatywa, która przyszła z Anglii, Japonii i Korei Południowej. Tam są to rozwiązania rządowe. Natomiast w Katowicach powstaje społeczne Ministerstwo Samotności. Miejsce, które będzie dla wielu samotnych osób jedynym miejscem ratunku, gdzie ktoś ich wysłucha, ktoś ich przytuli. Zawsze to będzie psycholog, zawsze będzie terapeuta, który będzie właśnie był osobą do kontaktu, do tego pierwszego momentu, kiedy ktoś ma najtrudniejszy moment w swoim życiu. I nie tylko to, dlatego że będziemy starać się też nakarmić. Będzie pyszne bistro socjalne z cenami, no nie rynkowymi, bo znowu tak jak w sklepach socjalnych za pół ceny będzie można zjeść codziennie świeży pyszny obiad. Będzie kawiarenka, będzie sala ćwiczeń. Katowice szacują, że osób w samym wieku senioralnym mieszka tu do 80 tysięcy i to dla nich powstają tego typu inicjatywy. Samotność nie musi polegać na zamknięciu się wyłącznie w czterech ścianach domu i właściwie dojście do wniosku, że się życie skończyło, tylko że mimo wszystko życie toczy się dalej, że są inni seniorzy, są inne osoby samotne i właściwie wszyscy potrzebują jakiejś tam bliskości. Stąd też dzisiaj rozszerzamy tą ofertę, którą miasto posiada. Katowice mają również kluby seniora czy program skierowany do osób starszych Srebrne Katowice. Ministerstwo Samotności otworzy się w pierwszej połowie października. W swojej ofercie będzie miało m.in. gimnastykę dla seniorów, sale warsztatowe i terapeutyczne, no i przede wszystkim jedzenie o połowę taniej niż w innych tego typu miejscach. Gotowanie będzie bazować na produktach sezonowych, a także tych, które trafiają do sklepów socjalnych sieci Spichlerz. Wszystko zgodnie z zasadą niemarnowania żywności.